Nawet nie wierzy się, że już koniec września. Jeszcze wszystko absolutnie zielone. Absolutnie. I to jest dziwne, bo kiedyś na przykład deszcze padają latem, a gdzieś czerwiec nawet, lipiec, a już z wielu drzew liście spada. U nas o te wiśnie, no to pod słońce nie za bardzo widać. Wiśnie tam za nimi, za nią czereśnie. To one pod koniec czerwca już były gołe stale. Teraz takie susze, takie upały były, a wszystko jest zielone. O, trawa odżyła, bo troszkę popadało wczoraj w nocy. To już trawa przynajmniej zielona się zrobiła bardzo szybko. O, ale może właśnie i sprawa w tych deszczach, że one jakieś tam, jak to u nas mówią, kwaśne. Czyli rozpuszczają sobie wszystkie te, wszystko to badziewie, które podnosi się. Nosi się w powietrzu. Tak czy inaczej, żeby nie temperatury te, które trochę, no trochę już są niższe oczywiście, bo czasem nawet 14 stopni, 12, ale patrzcie, liście wszystko zielone. Słowa absolutnie, nawet brzozy.
jak zwykle zapomniałam pokazać cały płaszcz takich czerwonych jabłek. Ja już przetarłam przez sokowirówkę. Już garnuszek soku jest. To są jabłka, te żółte, takie mięsiste, rozsypują się, nazywają ich śnieżne. Takie po prostu się rozsypują, to takie pięciominutowy dżem można zrobić. Tylko że dżemu ja już mam wystarczający, więc to dodam do soku. Wiecie co? Zauważyłam, że ja nawet wazonu nie mam, do którego kwiatu można postawić. To znaczy wazon mam, bo on jest w piwnicy zapakowany, dlatego że ja nic nie stawię, bo mnie koty wszystko, absolutnie wszystko ściągają i na podlogę wszystko leci. Więc kwiaty w wodzie to jest takie dość niebezpieczne dla moich paneli. Ale pomyślałam, że jak wezmę taki duży, szeroki słoj, to może nic nie będzie. Może pozwolę mi to kwiaty topinambura, czyli to, tego słodkiego ziemniaka. U nas jego dużo było kiedyś, ale my już powoli pozbyliśmy się, bo... I to jeszcze pomyślałam, że tak. Wszystko już się rozsypuje. O, zakątki chowają się. Już tu jest. Już zaraz będzie wąchać, i w końcu zacznie mi wszystko wywracać. Dobrze, to ja biorę się dalej do roboty. Myć jabłuszka i toczyć z nich soczek. Jabłek, jak ja już mówiłam, sok jest bardzo gęsty, taki sam miąższ praktycznie. Nie taki jak u tamtych twardych, soczystych. No, ale wszystko razem to będzie super sok z miąższem. Taki mi sok ten jabłkowy wyszedł. Wiecie, kiedyś w dzieciństwie moja mama pracowała w zakładzie, gdzie dywany robili. Im tam chyba raz w miesiącu wydawali takie duże, 3-litrowe słoiki z takim gęstym sokiem jabłkowym z miąższem. Mówię, no taki smaczny, no to po prostu... I wiecie co? Ja teraz mam absolutnie taki sam sok z miąższem. My z mamą zawsze zastanawiałyśmy się, jak to go robią, że tyle miąższu, tyle. No teraz ja to mam. A smak, tu nie ma jeszcze ani grama cukru, ale smak jest właśnie taki, o teraz do picia. Więc chyba ja nie będę nawet cukier dodawać. Po prostu zagotuję i do wyparzonych słoików. Będzie u mnie taki naturalny soczek. Kolejna partia soku z winogron. I to już chyba będzie ostatnio. Winogron jeszcze dużo jest, ale no ile tego trzeba? Chłopaki nie chcą pić, tylko ja, a mi tego starczy. Tym bardziej, że w piwnicy jeszcze taka porcja jest. Już jest. Więc chyba na razie z sokami to będzie wszystko.